Ignacy Krasicki, Czapla, Ryby i Rak. Czapla stara! Jak to bywa? Trochę ślepa, trochę krzywa. Gdy już ryb łowić nie mogła, na taki się koncept wzmogła. Rzekła rybom, wy nie wiecie, a tu o was idzie przecie. Więc wiedzieć chciały, czego się obawiać miały. Wczoraj z wieczora wysłuchałam, jak rybacy rozmawiali. Wiele pracy łowić wędką lub wieczerzą, spuścić staw, wszystkie zabierzem. Nie będę mieć otuchy, skoro staw będzie suchy. Ryby w płacz, a Czapla na to. Boleję nad waszą stratą, lecz można złemu zaradzić. Gdzie indziej was osadzić? Jest tu drugi staw blisko, tam obierzcie się blisko. Chociaż pierwszy wysuszą, z drugiego was nie ruszą. Rzekły ryby. Wzdrygała się Czapla niby. Dała się na koniec użyć. Zaczęła służyć. Brała jedną po drugie w pysk, niby nieść mając i tak pomału zjadając. Zachciało się na koniec skosztować i raki. Jeden z nich, widząc, że izgo Czapla niesie w krzaki, spostrzegł zdradę. O zemstę zaraz się pokusi. Tak dobrze za kark ujął, iż Czaplę udusił. Padła nieżywa. Tak zdrajcą bywa. Bajkę Ignacego Krasickiego przygotowały dzieci. Tymon Staszkiewicz, Marek Popowik, Kasia Kapera, Jan Luber, Natalka Nakchod, Klara Januszewicz, Aleks Żak, Sebastian Bilawski, Marysia Taćko, Nina Dymanów, Jan Popowicz, Antoni Rojek, Tomasz Pieńkoś, Franciszek Rojek, Alicja Miśkowiec, Kaja Staszkiewicz, Zosia Marciniak, Liliana Jarząbińska, Rozalia Grochowska.